W zadaniu trzecim pytają nas, dla której z podanych funkcji odległość od osi OX, czyli od tej osi punktu o odciętej X równa się 1, należącego do jej wykresu jest najmniejsza. Czyli narysujmy sobie najpierw prostą o wzorze X równa się 1. No to mamy w ten sposób. No i teraz, które nas punkty będą interesowały? No oczywiście w przypadku tych dwóch funkcji, te dwa punkty, chcemy mieć odległość od osi X, czyli tą odległość. Czyli zwróćcie uwagę przede wszystkim, że nas interesuje druga współrzędna. No bo jeżeli tutaj mamy na Y jedynkę, to znaczy, że ta odległość wynosi 1 i jeżeli tu mamy punkt wspólny, i tu mamy na y minus 1, to znaczy, że ta odległość także wynosi 1 od osi x. Pamiętajcie, że odległość nie może być ujemna. Czyli nawet jeżeli ten punkt ma współrzędne 1 minus 1, to odległość i tak wynosi 1. Czyli możemy powiedzieć, że ta odległość punktu od osi o x będzie równa wartości bezwzględnej tej drugiej współrzędnej punktu. Czyli jak policzymy drugą współrzędną? No musimy w miejsce x po kolei do każdej funkcji podstawić jedynkę. No to mamy tak, y tutaj jest równy 1 do kwadratu to 1 i wyznaczamy z tego wartość bezwzględną. Czyli wartość bezwzględna z jedynki jest oczywiście równa 1 i tyle wynosi odległość tego punktu od osi o x, jeżeli mówimy oczywiście o tej pierwszej funkcji. Teraz spójrzmy na drugi wzór. Tutaj także wyznaczmy sobie y, czyli jeżeli podstawimy jedynkę w miejsce x, no to mamy 1 do kwadratu 1, 4 razy 1 to 4, czyli tutaj wartość bezwzględna z czwórki to 4. No i mamy jeszcze jeden przykład. Pod x podstawiamy jedynkę, czyli mamy 1 minus 6 razy 1 to minus 6. Tyle wynosi nasz y. No i tutaj ta wartość bezwzględna zmieni nam znak, ponieważ odległość nie może być ujemna. Czyli mamy odległość równą 1, 4 oraz 6. Nas interesuje odległość najmniejsza, czyli tu odległość jest najmniejsza, a więc w podpunkcie A zaznaczymy tą pierwszą funkcję. No i spójrzmy na podpunkt B. Generalnie tutaj postępujemy dokładnie tak samo, czyli jeżeli chodzi o tą pierwszą prostą, to w miejsce x podstawiamy 1, 1 do kwadratu 1 razy 3 drugie mamy 3 drugie, czyli wartość bezwzględna z tej liczby to 3 drugie. Teraz mamy tutaj 1 do kwadratu 1 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2, czyli wartość bezwzględna z pierwiastka z 2 to pierwiastek z 2. No i teraz jeszcze tutaj, czyli otrzymamy dwójkę. Wartość bezwzględna z 2 będzie równa 2. Pierwiastek z 2 to około 1,41, a tu mamy 1,5. Nas interesuje odległość najmniejsza, czyli ta, i to dotyczy tej środkowej funkcji. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj także w miejsce x podstawmy jedynkę, czyli tutaj y. Może już od razu policzmy. Minus 1 trzecia razy 1 to będzie minus 1 trzecia. Wartość bezwzględna z minus 1 trzeciej to 1 trzecia. Podstawmy tutaj, czyli mamy 3 razy 1 to 3. Wartość bezwzględna z 3 to 3. No i jeszcze tutaj, czyli y to 2 pierwiastki z 3. Wartość bezwzględna to 2 pierwiastki z 3, czyli w przybliżeniu 2 razy, no pierwiastek z 3 to około 1,7, czyli mamy w przybliżeniu 3,4. A więc jak widać, ta najmniejsza odległość to 1 trzecia, no i ona dotyczy tej pierwszej funkcji. No i jeszcze to samo w podpunkcie D, czyli w miejsce x podstawiamy jedynkę, wyznaczamy y, czyli tutaj mamy minus 3, wartość bezwzględna to 3. Tutaj mamy pi razy, no 1 do kwadratu to 1, tak? Czyli oczywiście pi razy 1 to pi. Czyli wartość bezwzględna z pi to będzie pi. No i tutaj y to 3,14. I wartość bezwzględna to 3,14. Oczywiście ta wartość najmniejsza to będzie 3, no bo pi to będzie w przybliżeniu 3,14.
3, 1, 4, 1 i tak dalej. A więc oczywiście z tych trzech liczb najmniejszą będzie trójka, czyli to będzie odległość najmniejsza od osi OX.